Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Również witam pana radnego z Sejmiku, pana Adama, witam serdecznie, panie przewodniczący, na samym początku. Panie pośle, uprzejmie proszę o wybaczenie, ponieważ pan się spiesza, ja tak za 4-5 minut zajmę, także bardzo proszę się na mnie nie denerwować. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, w kwestii formalnej w odniesieniu do głosowania porządku obrad. Uprzejmie proszę pana przewodniczącego, aby na następną sesję pan mecenas, który obsługuje Radę Powiatu, przygotował opinię, która jednoznacznie po mojej analizie formalno-prawnej będzie mówiła o tym, iż takowe głosowanie panie przewodniczący nie było potrzebne, z racji na to, iż te punkty powinny znaleźć się w porządku, ale temat ten zamykamy. Uprzejmie tylko proszę o przygotowanie opinii, do której będę mógł się odnieść stosownymi dokumentami, krokami. Proszę państwa, szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, nie tak dawno odbyła się komisja, w której pracuję, w której to komisji otrzymaliśmy w sprawach różnych informacje, oczywiście byliśmy jako radni bardzo zdziwieni, informacje związane z połączeniem domów pomocy społecznej w Miszowie Murowanym z domem pomocy społecznej w Wyszogrodzie. Osoba, która zastępowała panią dyrektor i referowała nam całą sytuację związaną z domniemanym połączeniem, oczywiście nie była przygotowana do referowania tego tematu nie dlatego, że pewnie nie posiada kompetencji, jednakże dlatego, że nie posiadała naszym zdaniem żadnej wiedzy w związku z tym dziwnym, mogę tak to ująć, pomysłem połączenia domu pomocy społecznej. Posiadam dwa dokumenty mówiące o tym, iż to pani dyrektor Rolandowska na wniosek pana starosty wystąpiła do zarządu powiatu o połączenie tych domów pomocy społecznej. Szanowni państwo, ten dom pomocy społecznej jest w Miszowie Murowanym, jest to okręg wyborczy pod zamok Bulkowo-Słupno. Mieszkańcy Miszewa, pracownicy domu pomocy społecznej. Przepraszam panie radny, ale bardzo proszę telefony powyłączyć, a jeżeli ktoś nie umie wyłączyć, to niech wyjdzie z sali. Przepraszam, ale taka jest zasada. Nie możemy sobie nawzajem przeszkadzać. Ja tu wszystkich do tego zobowiązuję. Bardzo proszę panie radny, przepraszam bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Także proszę państwa, w tej kwestii właśnie chciałem zabrać głos i skierować do pana starosty, do zarządu moje pytania, które niejako mam nadzieję będą uspokojeniem i mojego sumienia i uspokojeniem mieszkańców w odniesieniu do połączenia tych dwóch domów pomocy społecznej. A więc zacznę, żeby nie przedłużać. Oczywiście zadaję pytania w trybie dostępu do informacji publicznej. Moje pytania. Proszę o odpowiedź. Kto jest pomysłodawcą połączenia DPS nad Jarem z DPS Wyszogrodzi i co leżało u podstaw podjęcia decyzji o połączeniu? Proszę o udostępnienie schematu stanowiskowego połączonych domów pomocy społecznej z uwzględnieniem struktury stanowiskowej, struktury zatrudnienia, który to schemat powinien być przygotowany przed podjęciem decyzji o połączeniu. Proszę o wykazanie optymalizacji kosztów i szczegółowych składników, o których mówi pismo starosty płockiego RI 470/7/2014 w związku z propozycją połączenia DPS Wyszogród z DPS nad Jarem. Proszę o kserokopię pełnej dokumentacji wyliczeń, procedur, pokazanie źródeł minimalnych oszczędności, a także podstaw prawnych związanych z proponowanym połączeniem, które winno być przygotowane przed podjęciem decyzji o połączeniu. Proszę o informację, kto pod względem prawnym obsługuje DPS Wyszogród. Proszę o informację, ile zostało wydatkowanych środków finansowych na obsługę prawną DPS Wyszogród od 2010 roku do chwili obecnej, to jest do dnia 04.06.2014. W związku z połączeniem proszę o odpowiedź, kto obejmie funkcję dyrektora. Pan Dariusz Boszko, dyrektor DPS Wyszogród, czy pani Barbara Stańska, dyrektor DPS nad Jarem. Ile środków finansowych starostwo powiatowych w Płocku wydatkuje na funkcjonowanie DPS Wyszogród? Jaka jest sytuacja finansowa DPS Wyszogród? Proszę o przedstawienie informacji w kserokopii dokumentów związanych ze sprawozdaniem finansowym z działalności DPS Wyszogród za rok 2010, 11, 12, 13 i 14. Proszę o informację, od kiedy pan Dariusz Boszko wykonuje funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie. Proszę o informację, jakie jest średnie wynagrodzenie dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie pana Dariusza Boszko, łącznie ze wszystkimi dodatkami. Proszę o informację, jakie jest średnie wynagrodzenie pracowników nie będących w zasobach kadry kierowniczej pracujących w DPS Wyszogród. Proszę o informację, na podstawie jakiej umowy o pracę pan Dariusz Boszko wykonuje swoje obowiązki. Proszę o informację, jakie wykształcenie posiada pan Dariusz Boszko w odniesieniu do pełnienia funkcji dyrektora DPS Wyszogród.
Proszę o kserokopię zakresu obowiązków służbowych dyrektora DPS Wyszogród, pana Dariusza Bożko. Proszę o informację, czy dyrektor DPS Wyszogrodu ma czas pracy normowany, czy nienormowany. Proszę o informację, kto jest bezpośrednim przełożonym dyrektora DPS Wyszogrodzie, pana Dariusza Bożko. Proszę o kserokopię dokumentacji potwierdzającej wyjazdy służbowe dyrektora DPS Wyszogród od 2010 do 2014. Proszę o informację, czy dyrektor DPS Wyszogród posiada samochód służbowy. Jeśli dyrektor posiada samochód służbowy, proszę o kserokopię kart drogowych od 2010 do 2014. Proszę o informację, ile kosztuje utrzymanie jednego mieszkańca domu pomocy społecznej w Wyszogrodzie. Proszę o informację, ile pracowników zatrudnia DPS Wyszogród. Proszę o informację, ilu w chwili obecnej, na dzień 04.06.2014 przebywa podopiecznych w DPS Wyszogród. Proszę o informację, ilu przebywało podopiecznych w DPS Wyszogród w latach 20, 11, 12, 13, 14. Proszę o kserokopię wszystkich umów o pracę, na zlecenie i o dzieło, kontraktów menadżerskich, zleceń na prowadzenie projektów, jeżeli takowe występowały, które zostały podpisane przez DPS Wyszogród z pracownikami jednostek podległych, osobami fizycznymi, instytucjami, a także firmami zewnętrznymi od roku 2010 do chwili obecnej, to jest do 04.06.2014. Proszę o informację, w jakiej wysokości zostały wypłacone premie i nagrody dla dyrektora DPS Wyszogród, pana Dariusza Bożko, od początku 20 do chwili obecnej, to jest do 04.06.2014. Proszę o informację, kserokopię pełnej dokumentacji w rozbiciu na poszczególne pozycje wydatkowanej sumy w roku 2012 z paragrafu 4300, zakup usług pozostałych w kwocie 89 tysięcy złotych, wydatkowanej przez DPS Wyszogród, a także dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie wyżej wymienionej sumy. Proszę o informację i kserokopię pełnej dokumentacji w rozbiciu na poszczególne pozycje wydatkowanej sumy w roku 2013 z paragrafu 4300, zakup usług pozostałych w kwocie 89 tysięcy wydatkowanych przez DPS Wyszogród, a także dokumentacji potwierdzającej wydatkowanie wyżej wymienionej sumy. Proszę o informację i kserokopię pełnej dokumentacji w rozbiciu na poszczególne pozycje wydatkowanej sumy w 2012 roku, paragraf 4430, różne opłaty i składki w kwocie 8 tysięcy złotych wydatkowanej przez DPS Wyszogród, a także dokumentacji potwierdzającej wykonanie wyżej wymienionej sumy. Proszę o informację i kserokopię pełnej dokumentacji w rozbiciu na poszczególne pozycje wydatkowanej sumy w 2013 roku z paragrafu 4430, różne opłaty i składki w kwocie 8 tysięcy złotych. Proszę o informację i kserokopię pełnej dokumentacji w rozbiciu na poszczególne pozycje wydatkowanej sumy w roku 2012 z paragrafu 4020, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 151 709 zł wydatkowanej przez DPS i analogicznie 2013 rok. W związku z tym, że w 2012 roku na wynagrodzenia osobowe pracowników DPS Wyszogród przeznaczone było 802 tysiące złotych, a w 2013 roku 734 472 zł, proszę o odpowiedź, dlaczego na dodatkowe wynagrodzenia roczne w 2012 roku przeznaczone było 63 tysiące, a w 2063 300, skoro wynagrodzenie podstawowe uległo zmniejszeniu. Proszę o kserokopię pełnej dokumentacji finansowej związanej z dodatkowymi wynagrodzeniami. W związku z przegranymi sprawami w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie przez pana starostę Kłodzkiego Michała Bożko z moją osobą jako radny powiatu kłodzkiego, a w myśl ustawy o odpowiedzialności urzędniczej, proszę o informację. Kto pokryje koszty przegranych spraw sądowych? Kto jest odpowiedzialny za nieudostępnienie informacji publicznej, której rozpatrzenie i odpowiedź nakazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie? Jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte od prawnika, który prowadzi sprawę, o której mowa, a swoim postępowaniem i opiniami naraził na stratę finansową budżet powiatu kłodzkiego? Panie radny, dwie sprawy. Jeszcze niech pan chwilę jeszcze poczeka. Jedna sprawa tutaj w międzyczasie, jak pan zabierał głos, to podszedł do mnie pan mecenas i prosił, żeby pan to zapytanie odnośnie tych sesji, czy to jest zwyczaj, czy to jest w trybie takim innym, gdzie się zwołuje wnioskodawca, czy taka normalna, jak te procedury przebiegają, żeby pan wystąpił na piśmie. Dobrze, na piśmie, że pan wystąpił, to jest jedna. I druga sprawa, to już taka dodatkowa, taka, tak mi się nasuwa teraz, że, bo pan zadał, ja nie kwestionuję tego, co pan, jakie pytania, to jak pan zadał te pytania, ale przepraszam, to prawda jest tak, że ze 20 ludzi musi tu pracować miesiąc pewnie, żeby udzielić panu informacji, czyli troszeczkę musi pan sobie też zdawać sprawę, że pan troszeczkę paraliżuje sam powiat, no bo wie pan, to są takie sprawy, trzeba do archiwum 12, powiedzmy wcześniejszy jeszcze rok, iść wyciągać, powiedzmy patrzeć kontrolnego, to są tematy takie, ale
Tak informacyjnie tylko o tym mówię. Dziękuję, panie radny. Panie przewodniczący, pan informacyjnie spuentuje i odniosę się do tego, co pan powiedział. Oczywiście jestem przekonany, że w strukturach starostwa powiatowego w Płocku pracują bardzo kompetentne, rozsądne osoby, dla których odpowiedź na moje tak prozaiczne pytania nie będzie stanowiła nie lada wyzwania. Ale trzeba sięgnąć do przewodniczący. Nie przeszkadzałem panu przewodniczącemu, już chciałbym przedłużać. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, na którą się powołuję i dzięki której mogę zadawać takie inne pytania, jako obywatelowi Rzeczpospolitej Polskiej, pozwala na tego typu działania. A więc panie przewodniczący, z tym szacunkiem wykonuję to, na co, że tak powiem, od strony formalno-prawnej mam możliwość i mogę to wykonywać jako radny Rady Powiatu Płockiego. Dziękuję. Z tym, że ja nie kwestionowałem pana, tylko taki po prostu dałem panu taką informację, że będzie to na pewno pracochłonne. Dziękuję. Pan Jarosław Dorowy chciał zabrać głos.